Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie na początku naszej transmisji Środy Popielcowej, transmisji z Bazyliki Świętej Sabiny w Rzymie na Wzgórzu Aventyńskim, skąd rokrocznie, gdzie rokrocznie jest rozpoczynany Wielki Post przez Ojca Świętego. Dzisiaj w jego imieniu będzie liturgii przewodniczył kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. I on też wygłosi do nas słowo, homilię. I już jesteśmy, drodzy Państwo, w tym szczególnym miejscu. Bazylika bardzo piękna, zabytkowa z V wieku, świętej Sabiny. Bardzo prosta, surowa, jak widzimy na ekranach telewizorów, możemy zobaczyć. Z V wieku pochodząca, od XIII wieku tam posługują Dominikanie, święty Dominik tam już posługiwał, święty Jacek Odrowąż, święty błogosławiony Czesław Odrowąż, tam przyjęli właśnie, czy nasi polscy święci, polscy Dominikanie pierwsi, tam przyjęli habit dominikański z rąk założyciela zakonu w tej świątyni. A więc choćby z tego względu jest dla nas, dla Polaków, to szczególnie ważne miejsce. W tym miejscu prawdopodobnie stał budynek, dom owej Sabiny, świętej Sabiny, i na tym miejscu wzniesiono świątynię. I już, drodzy, przygotowujemy się do rozpoczęcia tej liturgii Środy Popielcowej, wymownej, pokutnej. Dzisiaj w liturgii opuszcza się akt pokuty. Nie będzie tego aktu pokuty, ponieważ to zastępuje ten obrzęd posypania głów popiołem. Widzę, że jesteśmy w Bazylice Świętego Anzelma, obok, również na Aventynie, a więc nastąpiła zmiana miejsca celebracji. Tutaj są benedyktyni. Tutaj posługują również od wielu lat. I tutaj też akcent polski, tutaj święty Wojciech wstąpił do benedyktynów, stąd został też posłany potem do Polski. To też nam świadczy o tym, jak starożytne to jest miejsce. Benedyktyni tutaj posługują, modlą się od wielu lat i też tutaj jest uczernia liturgiczna, kształcąca na cały świat wykładowców liturgiki, pasjonatów liturgii, Anzelmianum. I już oczekujemy na rozpoczęcie liturgii. Wyrusza już procesja. Obecnie powstają. Kardynał Pietro Parolin jest ubrany w kapę. Teraz będą obrzędy wstępne. Błogosławieństwo popiołu. Słuchaj, o dobry Stworzycielu, wołania, jakie wznosimy do Ciebie płacząc w tym, na początku postu, na początku świętych 40 dni. Tak jest tłumaczenie tego śpiewu gregoriańskiego, który teraz słyszymy. Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój niech będzie z wami. Preghiamo. Módlmy się. Wspieraj swoją łaską, Ojcze miłosierny, pierwsze kroki naszej pokutnej drogi. Niech naszym zewnętrznym wyrzeczeniom towarzyszy głęboka odnowa ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Postępujmy w pokoju. W imię Chrystusa. Amen. I teraz przyśpiewę litanii do wszystkich świętych. Ruszają wszyscy obecni w pokutnej procesji. Sancte Barnabas, ora
Miserere nobis.
Preghiamo. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, abyśmy zwycięsko dzięki armiom broni pokuty i czynom miłosierdzia pokonali pokusy złego. Przez Chrystusa, Pana naszego, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Procesja przeszła do Bazyliki Świętej Sabiny. Już tutaj jesteśmy i wsłuchajmy się teraz w liturgię słowa. Dal libro del profeta Joele. Czytanie z księgi proroka Joela. Tak mówi Pan: nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Kto wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana Boga waszego. Dmijcie wróg na Syjonie, zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie, zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi. Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niech płaczą kapłani, słudzy Pana. Niech mówią: przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nimi. Czemuż mają mówić między narodami, gdzież jest ich Bóg? Pan zapalił się zazdrością, zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Cancella la mia iniquità. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore.
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współpracując zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem Ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Chryste, Królu wiecznej chwały.
Il Signore sia con voi. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, pragnę odczytać homilię, którą Ojciec Święty Franciszek przygotował na dzisiejszą celebrację. W tym dniu, który rozpoczyna okres Wielkiego Postu, Pan do nas mówi: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli.
Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Może to dziwić, ale w dzisiejszej Ewangelii słowem, które powtarza się najczęściej, jest nagroda. Zazwyczaj w środę popielcową nasza uwaga skupia się raczej na działaniach, jakich wymaga droga wiary, niż na nagrodzie, do której ona prowadzi. Jednak dzisiaj Jezus w swojej mowie za każdym razem powraca do tego terminu nagroda, który wydaje się być głównym motywem naszego działania. Istotnie jest w nas, w naszych sercach, pragnienie, chęć osiągnięcia nagrody, która nas pociąga i pobudza nasze działania. Pan rozróżnia jednak dwa rodzaje nagrody, do której może dążyć życie człowieka. Z jednej strony jest to nagroda u Ojca, a z drugiej nagroda u ludzi. Pierwsza z nich jest nagrodą wieczną, jest nagrodą prawdziwą, ostateczną, jest celem życia. Druga natomiast jest przejściowa, jest oślepiającym blaskiem, do którego się skłaniamy, gdy najważniejsze są dla nas podziw u ludzi i sukces doczesny, gdy stanowią one największą gratyfikację. Jest to jednak złudzenie. Jest to jak ułuda, która kiedy się ją osiągnie, zostawia nas z pustymi rękoma. Dla ludzi, których perspektywą jest światowość, zawodzą, lecz potem rozczarowująca zawsze kryje się za rogiem niepokój i niezadowolenie. Ci, którzy liczą na nagrody tego świata, nigdy nie znajdą pokoju, ani nie wiedzą, jak go promować. Dzieje się tak dlatego, że tracą z oczu Ojca oraz braci. Grozi to nam wszystkim, dlatego Jezus nas przestrzega, strzeżcie się. To tak, jakby mówił, macie możliwość cieszenia się nagrodą nieskończoną, niezrównaną. Uważajcie więc, abyście nie dali się oślepić pozorom, goniąc za tanimi nagrodami za 3 grosze, które giną w waszych rękach. Obrzęd posypania głów popiołem ma nas uchronić przed błędem przedkładania nagrody u ludzi nad nagrodę u Ojca. Ten ascetyczny znak, który skłania nas do refleksji nad przemijalnością naszej ludzkiej kondycji, jest jak lekarstwo gorzkie, ale skuteczne, aby uleczyć chorobę pozorów. Jest to choroba duchowa, która zniewala człowieka, uzależniając go od podziwu innych. Jest to istna niewola oka i myśli, która prowadzi do życia w duchu próżnej chwały. Także nie liczy się czystość serca, lecz podziw u ludzi. Nie liczy się spojrzenie Boga na nas, lecz to, jak patrzą na nas inni. Nie można dobrze żyć, zadowalając się tą nagrodą. Problem w tym, że ta choroba pozorów zagraża także miejscom najświętszym. Na to właśnie nalega dzisiaj Jezus. Także modlitwa, także miłosierdzie i post mogą stać się odniesieniem do samego siebie. W każdym geście, nawet najpiękniejszym, może się ukryć robak samozadowolenia, samozachwytu. Wówczas serce nie jest całkowicie wolne, ponieważ nie szuka miłości do Ojca i do braci, lecz ludzkiej aprobaty, poklasku ludzi i własnej chwały. I wszystko może stać się pewnego rodzaju udawaniem przed Bogiem, przed sobą samym i przed innymi. Z tego powodu Słowo Boże zachęca nas, abyśmy spojrzeli w głąb siebie, abyśmy zobaczyli nasze zakłamanie. Zdiagnozujmy pozory, których szukamy. Spróbujmy je zdemaskować. Dobrze to nam zrobi.
Popiół uwypukla nicość, która kryje się za gorączkowym poszukiwaniem nagród doczesnych. Przypomina nam, że światowość jest jak pył, który rozwiewa lekki podmuch wiatru. Siostry i bracia, nie jesteśmy na tym świecie, by uganiać się za wiatrem. Nasze serca pragną wieczności. Wielki Post to czas dany nam przez Pana, abyśmy odżyli, abyśmy zostali uzdrowieni wewnętrznie i podążali ku Wielkanocy, ku temu, co nie przemija, ku nagrodzie u Ojca. Jest to podróż uzdrawiająca. Nie po to, by zmienić wszystko z dnia na dzień, lecz po to, by przeżywać każdy dzień z nowym duchem, z odmiennym stylem. Temu służą modlitwa, miłosierdzie i post. Oczyszczone przez wielkopostny popiół, oczyszczone z obłudy pozorów, odzyskują całą swoją moc i odnawiają żywą relację z Bogiem, z braćmi oraz samymi sobą. Pokorna modlitwa, odmawiana w ukryciu, w zaciszu swego pokoju, staje się sekretem, aby sprawić rozkwit życia na zewnątrz. Jest to serdeczny dialog uczuć i zaufania, który pociesza i otwiera serce. Szczególnie w tym okresie Wielkiego Postu módlmy się, patrząc na krzyż. Pozwólmy, by ogarnęła nas poruszająca czułość Boga i włóżmy w Jego rany, rany nasze i rany świata. Nie pozwólmy, by ogarnął nas pośpiech. Trwajmy przed Nim w milczeniu. Odkryjmy na nowo owocną ważność zażyłości dialogu z Panem. Bóg bowiem nie lubi rzeczy ostentacyjnych. Lubi natomiast pozwalać się znaleźć w ukryciu. Jest to tajemnica miłości, daleka od wszelkiej ostentacji i uderzających tonów. Jeśli modlitwa jest prawdziwa, może się przełożyć jedynie na miłosierdzie. Miłosierdzie uwalnia nas od najgorszej niewoli, niewoli nas samych. Wielkopostne miłosierdzie oczyszczone przez popiół odnosi nas do tego, co istotne, do wewnętrznej radości zawartej w dawaniu. Jałmużna czyniona z dala od reflektorów daje sercu pokój i nadzieję. Ukazuje nam piękno dawania, które staje się otrzymywaniem i w ten sposób pozwala nam odkryć cenną tajemnicę. Dawanie bardziej raduje serce niż otrzymywanie. I wreszcie post. Nie jest to dieta. Wręcz przeciwnie, uwalnia nas ona od odnoszenia się do samego siebie, od takiego obsesyjnego poszukiwania dobrej kondycji, samopoczucia fizycznego, by utrzymać nas w dobrej kondycji ciała, a nie ducha. Post odnosi nas do właściwej wartości rzeczy. W konkretny sposób przypomina nam, że życie nie powinno być podporządkowane przemijającej scenie tego świata. Post nie powinien ograniczać się tylko do jedzenia. Zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu powinniśmy pościć od tego, co nas uzależnia. Każdy powinien się nad tym zastanowić, żeby podjąć post, który będzie miał rzeczywisty wpływ na jego konkretne życie. O ile jednak modlitwa, miłosierdzie i post muszą dojrzewać w ukryciu, to ich skutki nie są ukryte. Modlitwa, miłosierdzie i post nie są lekarstwami tylko dla nas, lecz dla wszystkich, ponieważ mogą zmienić historię. Głównie dlatego, że ci, którzy doświadczają ich skutków, niemal nie zdając sobie z tego sprawy, przekazują je innym. Przede wszystkim zaś, ponieważ modlitwa, miłosierdzie i post są głównymi sposobami, dzięki którym Bóg może wkraczać w nasze życie i w życie świata. Są bronią i to za ich pomocą w tym dniu modlitwy i postu za Ukrainę błagamy Boga o pokój, którego ludzie nie są w stanie zbudować o własnych siłach. O Panie,
który widzisz w ukryciu i nagradzasz nas ponad wszelkie nasze oczekiwania. Wysłuchaj modlitwy wszystkich, którzy Tobie ufają, a zwłaszcza najpokorniejszych, najbardziej doświadczonych, tych, którzy cierpią i uciekają pod hukiem broni. Przywróć pokój naszym sercom, obdarz nasze dni Twoim pokojem. Amen. Niech tak będzie. Wysłuchaliśmy homilii Ojca Świętego, którą odczytał kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu. W tej homilii Ojciec Święty omówił, wskazał te trzy filary postu, Wielkiego Postu tego okresu. Post, modlitwa i jałmużna. Jaka jest istota Wielkiego Postu? Na co zwracać uwagę, jak ten czas dobrze przeżyć? I ten refren, który się powtarza, nagroda. I ten wybór, który musimy dokonać. Jakiej nagrody szukamy, oczekujemy? Czy nagrody u ludzi, czy nagrody u Boga? Takie dwa bieguny Ewangelii dzisiejszej, dwa bieguny tej homilii, którą wysłuchaliśmy i nasza refleksja. Czego ja tak naprawdę szukam? Czyjego pochwalenia, czy jej pochwały właśnie. I popiół ma nas uchronić, mówił kaznodzieja, przed błędem pozorów, przed błędem przedkładania tego, co ludzkie, na to, co Boże. Jest to lekarstwo, jak mówił Ojciec Święty, aby uleczyć chorobę pozorów. Popiół jest lekarstwem, aby uleczyć chorobę pozorów. I już wychodzą tutaj posługujący z popiołem i teraz nastąpi poświęcenie popiołów, w którym będą posypane głowy obecnych na liturgii w Bazylice Świętej Sabiny w Rzymie na Wzgórzu Aventyńskim. Bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby dzięki obfitości swojej łaski pobłogosławił ten pokój, który nakładamy na nasze głowy, na znak pokuty. Chwila modlitwy w ciszy i zaraz nastąpi modlitwa błogosławieństwa popiołów. Boże, który nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich nawrócenia, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i racz pobłogosławić ten popiół, który zamierzamy posypać nasze głowy. Spraw, abyśmy uznając, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy, przez gorliwe pełnienie 40-dniowej pokuty, abyśmy otrzymali odpuszczenie grzechów i nowe życie na podobieństwo Twojego zmartwychwstałego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pokropienie wodą święconą. Ono się odbywa w milczeniu, ten gest. Risuoni nel nostro cuore e sia per tutti stimolo a un sincero. Niech w naszych sercach rozbrzmiewa i będzie znakiem bodźcem do nawrócenia. To słowo, które powiedział Bóg do Adama. Pamiętaj, że jesteś prochem i że w proch się obrócisz.
kardynała Pietro Parolin. Podchodzi jeden z kardynałów. Jest to kardynał Józef Tomko i główny celebrans, kardynał Pietro Parolin, pierwszy przyjmuje popiół na głowę i teraz również posypuje tym samym gestem głowę księdza kardynała Józefa Tomko. Trwa obrzęd posypania popiołem głów obecnych, bardzo wymowny, a schola śpiewa: Przebacz Panie, przebacz Twojemu ludowi i nie każ nas na wieki. Psalm 50 rozbrzmiewa teraz w bazylice i w naszych uszach.
Najdrożsi bracia, z sercem skruszonym i pełnym słodkiej nadziei, przedstawmy Ojcu nasze prośby. Zachowaj Kościół w prawdzie i miłości. Odnów w kapłanach ewangeliczną świeżość i radość. Prowadź rządzących po drogach sprawiedliwości i pokoju. Uczyń nasze serca, serca grzeszników, wrażliwymi na pokutę i nawrócenie. Wzbudź liczne i święte powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Otwórz serca Twoich dzieci na słuchanie i na posłuszeństwo Ewangelii. Daj ubogim i cierpiącym doświadczyć Twojej pociechy i miłości bliskości braci. Wysłuchaj, Panie, prośby Twojego ludu zebranego na uroczystej celebracji i daj się poruszyć współczuciu wobec Twoich dzieci, które ufają w krzyż Twojego, w krzyż Pana Jezusa, który jest Bogiem i żyje i króluje na wieki wieków. Amen. I teraz rozpoczyna się liturgia eucharystyczna.
trwa celebracja liturgii Środy Popielcowej w Bazylice Świętej Sabiny w Rzymie. Celebracji dzisiejszej przewodniczy ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Czyni to w imieniu Ojca Świętego. Teraz trwa moment okadzenia darów ofiarnych złożonych na ołtarzu podczas liturgii. Jak słyszymy, w liturgii jest dużo ciszy. Obok śpiewów są też te przestrzenie ciszy. Dzisiejsza liturgia ma wymiar pokutny i ta cisza też jest jednym z jej wyrazów. Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Przez tę ofiarę, Ojcze, uroczyście rozpoczynamy Wielki Post i modlimy się o siłę do unikania naszych wad dzięki czynom miłosierdzia i pokuty, abyśmy uwolnieni od grzechu doszli do celebracji Paschy Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przez post cielesny uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 Sanctus Deus Sabaoth, venis in ceci et terra, gloria tua, Hosanna in Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał
i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci, Ojcze, wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj i prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo, diakonów i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Posłuszni słowu naszego Zbawiciela i pouczeni Jego wskazaniami, módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, dimitte nobis et
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami i z Duchem Twoim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Rozpoczyna się teraz Komunia Święta. Trwa transmisja mszy świętej z Bazyliki Świętej Sabiny w Rzymu na Awentynie. Liturgia Środy Popielcowej. Przewodniczy jej dzisiaj ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. My, którzy uczestniczymy w tej liturgii poprzez transmisję, łączmy się duchowo z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Mówmy Mu o naszej miłości, o naszym pragnieniu zjednoczenia się z Nim. I w ten sposób uczestniczmy w tej liturgii w sposób duchowy. Thank you.
trwamy w dziękczynieniu, w uwielbieniu po Komunii Świętej. Ta cisza jest właśnie przepełniona taką postawą serca, modlitwą. Uwielbiamy Cię, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją miłość, za to, że przychodzisz do naszych serc, za to, że nam okazujesz, że jesteś Bogiem bliskim, Bogiem obecnym, Bogiem, który chce wchodzić w nasze życie, który się nie brzydzi naszym grzechem, ale który nas przenika, który chce nas nawracać, który chce nas doprowadzać do wiecznego szczęścia wraz z Tobą samym, Panie, w niebie. Prosimy Cię, Panie, prowadź nas drogami Wielkiego Postu, na które dzisiaj wkraczamy. Niech Twoja, Panie, obecność i miłość nas przepełnia. Niech nas czyni, Panie, wrażliwymi na Twoje natchnienia, uległymi na Twoją łaskę i, Panie, otwartymi na Twoje działanie, na Twoje prowadzenie. Preghiamo. Módlmy się. Niech ten sakrament, który przyjęliśmy, Ojcze, wspiera nas w wielkopostnej drodze. Niech uświęca nasz post i uczyni go skutecznym dla uzdrowienia naszego ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Signore sia con voi. Pan z wami i z duchem Twoim. Inchinatevi per la benedizione. Skłońcie głowy na błogosławieństwo. Temu ludowi, który uznaje Twoją wielkość, udziel w swojej dobroci, o Boże, ducha pokuty, aby dzięki Twemu miłosierdziu mógł osiągnąć dziedzictwo obiecane temu, który się nawraca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie z wami zawsze. Idźcie w pokoju. Bogu niech będą dzięki. Dobiega końca nasza transmisja. Jeszcze usłyszymy śpiew kończący liturgię. Będzie to śpiew antyfony maryjnej Ave Regina Celorum. Gaude in gloria,
kończymy, drodzy Państwo, naszą transmisję liturgii Środy Popielcowej, Eucharystii. Przewodniczył jej kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. I wyruszamy w drogę wielkopostną. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Kłania się Państwu ojciec Witold. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.